czerwonej klasie przed kibicami zasiadającymi na trybunach stadionu Stali Kulów. Witamy serdecznie na biało drużyna gości Ali Pieczarów. To jak biało-czarnych dzisiaj ekipa Marcina Dynarka. Mnie pozostaje oczywiście przedstawienie obsady sędziowskiej dzisiejszego spotkania. Mecz pomiędzy ekipami. W 3 minucie spotkania moment nieuwagi w liniach obronnych naszego zespołu wykorzystuje najlepszy snajper tej klasy rozgrywkowej, tak jak anonsowałem na dzień dobry, do niedawna piłkarz trzecioligowego. Spotkania swoją drugą, a trzecią dla Litu bramkę zdobywa Kuba Marzysz, podwyższając prowadzenie ekipy Pawła Rybusa na 3-0. I w tym momencie po raz ostatni w pierwszej części spotkania zagwizdał prowadzący zawody Tomasz Żołądek z Kielc, kończąc 45 minut potyczki pomiędzy ekipami z Kunowa. Stalkonu Falit Ożarów z dwoma zmianami do drugiej części spotkania przystępują podopieczni trenera Marcina Dynarka. Zabrakło Thank you.
bez doliczania dodatkowych minut. Po raz ostatni zagwizdał prowadzący zawody Tomasz Żołądek z Kielc, kończąc mecz o mistrzostwo RS Aktyw czwartej Ligi Świętokrzyskiej. Dzisiaj na stadionie przy ulicy Warszawskiej w Kunowie gospodarze uległi.